niestety jazda Peugeotem Expertem wersji Voltia ma to do siebie, że co chwilę wyprzedzają mnie ciężarówki. Się przyzwyczaiłem. Na początku przez pierwsze 100 km jechałem za ciężarówką, właśnie w takiej odległości mniej więcej. Ale no jest to zbyt niebezpieczne, po prostu zwolniłem, bo już nie chciałem się cały czas trzymać nogi na hamulcu i być gotowym do awaryjnego hamowania i patrzenia na światła stopu. I teraz sobie jadę 85 na godzinę. Kulturalnie, cały załadowany. Całe auto zawalone i mam jakieś 20 km rezerwy do ładowarki. Obym dojechał. No i co najważniejsze, postanowiłem nie jechać wczoraj wieczorem, bo tak naprawdę całą noc spędziłbym w podróży i bym dojechał do Warszawy o 4-5 rano i bym nagrał gorszy materiał, no bo w nocy zawsze gorzej to wygląda, więc postanowiłem po prostu iść spać. Dzisiaj o 5 czy o 6 wyjechałem z Warszawy i teraz mam przynajmniej, jestem wyspany, wypoczęty i mam większą jakby motywację do działania. Tutaj dzisiaj już nagrywam film.